Cześć, z tej strony działka Converse Vlog. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, a w tym odcinku na mojej ponad 400-metrowej działce ROD, na której chcę połączyć naturalne uprawy z najnowszymi technologiami i udogodnieniami, pokażę Wam, jak wyglądają moje rozsady oraz wysiew dwóch odmian kukurydzy, cukrowej, złota karłowa SNF oraz Golden Bantam. Moi drodzy, z góry wybaczcie za bałagan na balkonie, ale jeszcze w tym roku nie ogarniałem po sezonie zimowym. Niemniej mamy bardzo ładną pogodę, postanowiłem więc wystawić rozsady na balkon, niech zażywają kąpieli słonecznych i niech je tam wiatr czochra, żeby się wzmacniały. Pomidorki, papryki w zasadzie wystawiłem wczoraj, stały cały dzień i w zasadzie całą noc. Było około 15 stopni, więc pozwoliłem sobie na to, nic im się nie stało, a myślę, że wyjdzie im to tylko na dobre. Ponadto cebula już tam stoi, widzicie takie kępy, już zaczyna obsychać nawet. Czas najwyższy ją wysadzić do gruntu i będę to robił w najbliższych dniach, no ale póki co jeszcze musi tutaj wytrzymać parę dni. Mam nadzieję, że przeżyje coś z niej. Jeżeli chodzi o pomidorki, być może wpadają w taki lekko żółtawy odcień. O, przyszła pomocniczka. Być może wpadają w lekko żółtowawy odcień, ale to było spowodowane prawdopodobnie tym, że w nocy było chłodniej niż w dzień, no i muszą się nieco zahartować. Ja je wspomogę, a jak je wspomogę, to zaraz Wam powiem. Najpierw tylko pokażę jeszcze resztę rozsad. Tak się prezentują papryki, bakłażany, tutaj mam arbuzy, tutaj już wypuścił pędy topinambur. Tutaj mamy ogórecznika, liście praktycznie jak winogron. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Tutaj rośnie wysiany z nasion od toraf eukaliptus. Tutaj pomidorki, które już Wam przed chwilą pokazywałem, wszystkie odmiany. Tutaj mam też imbir, no jakaś tam bazylia, pory już przycięte, żeby poszły trochę w grubość. No i cebulka i warzywka kapustne, czyli moje kapusty, kalafiory. Także tak to się prezentuje. Moi drodzy, z uwagi na to, że nie nawoziłem jeszcze tych pomidorków i w ogóle tych rozsad moich, postanowiłem zastosować taki fajny patent, który zasili je dodatkowo. Fajne minerały i składniki odżywcze. A czym będę nawoził? Będę nawoził drożdżami, tak. Zwykłymi, świeżymi drożdżami, które na ten moment rozpuściłem w 2 litrach letniej wody. Poczekałem, aż ta masa, ta zbita bryła się zrobi taka wodnista, że już nie będzie osadu, no nie, gdzieś tam jeszcze troszkę jest, ale większość się rozpuściła. I takim preparatem właśnie będę nawoził moje pomidory i generalnie wszystkie rozsady. Drożdże mają fajne właściwości, zawierają bardzo dużo składników odżywczych, które młode rozsady chętnie przyjmą i myślę, że poprawi to trochę nieco ich kondycję, chociaż i tak całkiem nieźle wyglądają. Jak będę przygotowywał mój roztwór, dolewam moich rozpuszczonych drożdży, tyle żeby otrzymać 5-litrowy preparat, czyli będzie z tej butelki ubędzie około litra, a tutaj miałem już 4 litry wody. Jeszcze. No i powiedzmy, że jest ok. Mamy taką oto mleczną wodę, którą teraz będę podlewał rozsady i po liściach, i do ziemi. Tutaj się nie ma co martwić, to jest ekologiczny preparat i nie powinno się naszym rozsadom nic stać. Też małe szanse, że przedobrzymy ze stosowaniem. I cyk, rozsady podlane. Poszło mi około połowa tego mojego preparatu. Z uwagi na to, że jest ciepło, więc i tak trzeba będzie pewnie wieczorem albo jutro rano podlać te rozsady, więc ja sobie zostawię resztę, żeby te rozsady tutaj ponownie podlać. I po takiej kuracji one na pewno zostaną wzmocnione. Raz, że drożdże fajnie tutaj tak jakby probiotycznie nam zadziałają, a dwa, wprowadzają, mówię, do ziemi dużo substancji odżywczych, które młode sadzonki bardzo chętnie przyjmą i w łatwy sposób przede wszystkim. Dobra, przechodzę do wysiewu kukurydzy.
Moi drodzy, przyszła pora na wysiewy kukurydzy. Kto zna, obserwuje, jest na bieżąco z moimi treściami na kanale, wie, że w tym roku postanowiłem wysadzać, wysiewać kukurydzę tylko na rozsady. W zeszłym roku ta metoda świetnie mi się sprawdziła. Kukurydza z rozsady dużo szybciej urosła i była mniej podatna na zarazy, która gdzieś tam złapała kukurydza, którą wysiewała wprost do gruntu. Jak będę wysiewał kukurydzę? Będę wysiewał do takich oto wielodoniczek, multiplatów. Są to multiplaty 6 cm na 6 cm, nie, 4,5 cm na 4,5 cm i głębokości 55 mm, czyli 5,5 cm. Dodatkowo dokupiłem sobie takie multipalety, które są większe niż te szare, są po prostu szersze, bo też nie wszystkie takie zakupowe multiplaty do tych szarych wchodzą. Także mam tutaj mały dodatek do mojej uprawy. Już wiem, że w przyszłym roku na pewno inwestuję w drugi regał. Będą tu dwa regały na rozsady, bo się nie mieszczę po prostu z moimi habaziami tutaj. Dobra, jak będę wysiewał kukurydzę? Zacznę od kukurydzy Golden Bantam, bo mam jedną paczkę na ten rok przewidzianą. Kukurydzy Złotej Karłowej SNF będę wysiewał dwie paczki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I co to za kukurydzę, tak Golden Bantam. Odmiana średnio późna, tworzy walcowaty kolbo długości 20-22 cm. Ziarniaki słodkie, delikatne, miękkie, bardzo smaczne. Rośliny wysokości 140-160 cm. Odmiana polecana do bezpośredniego spożycia. Jako dodatek do sałatek i mrożenia wysiewać po dwa ziarna na głębokość 4-6 cm. Po wschodach przerwać, pozostawiając dwie rośliny w jednym punkcie. Lubi stanowiska ciepłe, słoneczne, gleby zasobne. W składniki pokarmowe. Ja będę wysiewał właśnie tak, jak producent tutaj zaleca, czyli po dwa ziarenka do otworku w wielodoniczce i będę później tę kukurydzę właśnie tak po dwie wysiewał. Jest to kukurydza karłowa, dlatego też nie ma potrzeby, żeby jakoś dużo miejsca czy pojedynczo tę roślinę wysiewać. Po prostu ona sobie da radę tego miejsca i tam starczy składników, podejrzewam też. Zresztą odkryłem kompostownik dzisiaj i znalazłem tam bardzo dużo już przerobionego kompostu. Dodatkowo mam obornik przekompostowany bydlęcy, więc to wszystko rozrzucę na tych grządkach, żeby dodatkowo wspomóc tą roślinę we wzroście. Zanim wysadzę kukurydzę, to jeszcze minie za 2-3 tygodnie, więc ona powinna już taka ładna, tak z 15-20 cm złapać i będą fajne sadzoneczki. Na co trzeba uważać przy wysiewie, a w zasadzie przy sadzeniu później kukurydzy, i to trzeba uwzględnić już przy wysiewie. Kukurydza ma bardzo delikatny system korzeniowy. Jeżeli ten system korzeniowy uszkodzimy, to kukurydza albo padnie, albo zaczną ją choroby, albo będzie bardzo mała i tego plonu nie będzie z tej kukurydzy, dlatego trzeba uważać. Dlatego ja takie większe pojemniczki przygotowałem sobie z miękkiego plastiku dodatkowo, żeby po prostu jakoś delikatnie tą bryłę korzeniową później móc wyjąć. W zeszłym roku te pojemniczki miałem troszkę za małe, no i jednak niewygodnie było tą kukurydzę z nich wygrzebywać, a tutaj ta kukurydza będzie miała wystarczającą ilość miejsca, żeby sobie te korzonki puścić już i żeby była jak najmniejsza szansa, że uszkodzę je przy wyciąganiu. Dobra, jak wysiewam kukurydzę? Tutaj producent zaleca na głębokość 4-6 cm. No dosyć głęboko moim zdaniem. O, patrzcie, jak wygląda kukurydza do siania. Taka sucha, jak z plastiku dosłownie, dźwięk jak się wysypuje. No kukurydza generalnie jest fajnym warzywem. Ja u siebie, jak tylko działkę dostałem, zacząłem wysiewać kukurydzę. No lubimy kukurydzę, zwłaszcza taką tą cukrową z działki od siebie, bo w sklepach często można taką bardzo mączystą kukurydzę kupić i ona po ugotowaniu, no ciężko się ją je. Zresztą żołądek potem boli. A ta słodka, ona jest bardzo delikatna, szybko się gotuje, jest bardzo smaczna, jest w ogóle inna w smaku, nie czuć, że jest taka ciężka, po prostu ją się zjada, można kilka kolb wciągnąć i nawet nie poczuć, że się ją zjadło dosłownie. Ale ja tutaj tak bezczelnie paluchem będę te otwory robił. O. I będę do tych otworków wrzucał po dwa nasionka właśnie kukurydzy. Gdzieś tak do połowy pojemnika, czyli gdzieś tak na te 2,5-3 cm. Dobra. I biorę i wrzucam. Także żadna filozofia. Po wysiewie tak samo
będę kukurydzę przysypywał ziemią. Tak jak reszty rozsad zresztą, jak obserwujecie, to widzieliście już inne wysiewy. No i następnie podleję dobrze i ona już sobie tutaj będzie na regale tak stała. Z uwagi na to, że już mam coraz mniej miejsca na regale, część rozsad już po parapetach porozstawiałem. No, przeliczyłem się z ilością miejsca. Wiedziałbym, to bym od razu dwa regały zamówił. No ale trudno, już dzisiaj, w tym roku nie będę kombinował z drugim regałem. Na przyszły rok już sobie sprawię drugi powolutku. W rozwoju też nie chodzi o to, żeby wszystko na raz. Trzeba stopniowo przemyśleć. Tu widzicie, potrzeba drugiego regału powstała, bo tych rozsad narobiłem. Mogłem ich zrobić więcej, bo więcej miejsca miałem. No i wyszło na to, że jeszcze więcej zrobiłem ich. Zaplanowałem przynajmniej. Tu jeszcze nie pokazywałem wam wysiewów, raczej nie będę wysiewów pokazywał, kwiatów ozdobnych, jakieś nasturcji, pnączy, aksamitek, ale też w tych multipaletkach już mam trzy takie wysiane, tak samo zioła, bazylię, majeranek, też tego się narobiło, wam powiem. Już cały regał w zasadzie tymi nowymi wysiewami mam zajęty, plus to, co stoi na balkonie, co przed chwilą widzieliście. Także tak. I patrzcie, cała multipaleta jednej odmiany. Także chyba jedną paczkę tamtej drugiej odmiany też posieję. Ponieważ iż... No nie potrzebujesz tyle tej kukurydzy, zresztą i tak rozsadę pewnie oddam jak zawsze. Nadmiar rozsady. Tutaj tych roślin nie potrzebuję nie wiadomo ile, aczkolwiek... No mówię, trochę trzeba, zresztą ja wykorzystuję też kukurydzę trochę jako taki żywopłot. Kukurydza w zasadzie wysiana, teraz pozostaje mi tylko wsypać ziemię, którą tutaj zakryję dołki po wysiewie. O, w tenże sposób. Jak macie fajną, pulchną ziemię do wysiewu, do pikowania, to jest to bardzo proste, wystarczy wysiać i taki puszek ręką delikatnie rozprowadzić. Nie trzeba tej ziemi nawet wciskać za bardzo. Ona sobie sama tam wpadnie. O. Cały ten nadmiar ziemi jeszcze ładnie tam lekko docisnę, niech tam wejdzie głębiej, żeby nie musieć tego zbierać. O, i tak mamy wysianą kukurydzę i teraz zabiorę się za podlewanie. Dobra, kukurydzę mam podlaną, zabieram się za przygotowanie doniczek pod kolejną odmianę. Już nie będę wam pokazywał jak wysiewam, bo zrobię dokładnie w ten sam sposób. Po prostu pokażę wam, jest to złota karłowa i przedstawię jak ta odmiana tutaj jest przedstawiona przez producenta. Odmiana bardzo wczesna, plenna, okres wegetacji 90 dni. Rośliny niskie, silne, rozkrzewione, tworzy nieduże kolby o długości 8-12 cm w liczbie 2-3 na roślinę, czyli sporo. Ziarno bardzo słodkie i smaczne, polecana do bezpośredniego spożycia i na przetwory. Wysiewać po 2-3 ziarna na głębokość 4-6 cm, po wschodach przerwać, pozostawiając dwie rośliny w jednym punkcie. Lubi stanowisko ciepłe, słoneczne, gleby zasobne, w składniki pokarmowe. Czyli kolejna kukurydza karłowa, tym razem szybka, czyli mam odmianę późniejszą, szybszą. Wiadomo, żeby można było sobie ten okres zbiorów przedłużyć. Ja tą kukurydzę wysiewam, a jak będę ją później przesadzał i jak będzie wyglądała pielęgnacja tych warzyw, zapraszam was do kolejnych materiałów, a za dzisiaj wam dziękuję i zapraszam jeszcze do kolejnych odcinków. Hej! A jeżeli ten odcinek był dla ciebie wartościowy lub ci się spodobał, zostaw łapkę w górę dla zasięgów.